bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa, moje nazwisko Dąbrowski, pracuję w spółdzielni. Zorganizowaliśmy sobie tutaj ogólnopolską wystawę modeli różnych i przeróżnych, kartonowych, plastikowych. Wystawa jest dwudniowa, jest to pierwsza wystawa, którą zorganizowała spółdzielnia mieszkaniowa Przełom w Mińsku Mazowieckim. No, wpłynęło 180 modeli w różnych kategoriach. Mamy zamiar, jeżeli dobrze pójdzie wszystko i ładnie, zorganizować kolejne edycje tych wystaw. Także zachęcam Państwa, wszystkich mińszczan i okoliczne z okolicznych terenów do odwiedzenia. No, na chwilę obecną już ta wystawa się kończy, ale zapraszamy zaraz. Tutaj ma dobre działka, żeby podlecieć i zestrzelić.
A to jest ten... Tak? Z bajki tam jest daleko. Tam jest. A to jest ten, co ci mówiłem, co mi się podoba. Jak? Jeszcze raz powtórz. Szymon. I powiedz, opowiedz, jak robiłeś ten. Weź może do ręki ten twój. Opowiedz, jak robiłeś. Niezbyt pamiętam. To robiłem. To. Robiłem to, to, to. To robiłem z drugiej strony. Pokaż, co wycinałeś. To wycinałem, to wycinałem. To, to wycinałem. To wycinałem, to wycinałem, to wycinałem, to wycinałem, to wycinałem, z drugiej strony to wycinałem. Na tyle te rzeczy powycinałem. A kto sklejał, tata? Ja sklejałem. Też sklejałeś sam, tak? Ja jest do sprzedaży. Super. No to trzeba do sklepu. Pójść w sklepie się zobaczyć. Ja zobaczę, jak macie tyle, że to wkrótce będzie. Już 30 lat się zajmuję figurkami. Najpierw były to plastikowe, teraz już żywiczne. Na początku było tylko malowanie, teraz jest rzeźbienie. To są tylko rzeźby czy odlewy również? Znaczy odlewy też robię. Jakby to co wyrzeźbię, powielam później, można to kupić. Dlaczego figurki? Takie czołgi mnie nigdy już nie kręciły. Samolot skleiłem jeden czołg, te trzy i to wszystko, a później figurki tylko. Żona, rodzina pomaga? Nie, przeszkadza? Nie przeszkadza bardziej. No, jak się wstanie rano i jak jeszcze wszyscy śpią, to jeszcze można coś porobić, a potem już ciężko. Pomysły? To się czerpie jakoś tak? Znaczy na ogół mówię, albo się jakąś tą dokumentację, coś się tam lepiej, najpierw się przerabia, potem się samemu ewentualnie coś tam robi. Zdjęcie, jakiś pomysł się robi na podstawie tego figurka. Czyli pan wymyślał tam, tak? Część wymyślam, część mówię. Część można kupić gotowe i pomalować to tylko. Ale część wymyślam. A dzieci są? Są. Nie, dzieci się w ogóle tym nie interesują. Dzieci to już w tej chwili komputery tylko i... Niestety takie pokolenie jest. Takie pokolenie. No to wszystko trzeba robić, żeby może się to kręciło, prawda? Żeby się dzieciaki zainteresowały. Nie, to nie ma, co, nie ma nic na siłę, bo to nie ma sensu na siłę tego nikogo zmuszać do tego. Jak będzie, jak się będą chcieli, to się zarażą tym, jak nie, to nie. A co te figurki przedstawiają? Jakie postaci? Tutaj jest rosyjski snajper Zajcew. Templariusz i spadochroniarz amerykański, dwa popiersia i cała figurka. Templariusz i spadochroniarz, tak? Opowiedz jeszcze raz, co ci się podoba. To. Jak to byś to nazwał? Co to jest? Pociąg czołgowy. Pociąg czołgowy? To się nazywa pociąg pancerny. Fajne. Wow. Widzę, jakiego z pana z mięsem. Pana z mięsem. Na koniku? No. A ten sołk jest popsuty. Musiał ktoś, jakiś sołk go zejść. Czy Amerykanin czy zapisany? Rosjan snajper, ale czy to być Amerykanin? Widać, Izabela Krupa. Cieszę się, że w tak bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się modelarstwo i że tak Państwo dzisiaj licznie tu przybyliście, żeby wystawić swoje modele. Zarówno dziękuję również tym Państwu, którzy przybyli je obejrzeć, podziwiać i wziąć udział w głosowaniu na najładniejszy model. W chwili obecnej przystąpimy do ogłoszenia wyników
To jest kategoria juniorów. SP-72, czyli samoloty w skali 1 do 70. I w tej kategorii wyróżnienie dla pana Michała Kurka za model 0 typ 52 w klasie SP-72. Serdecznie gratulacje. Wyróżnienie dla pana Macieja Chrusta za model Helikat w klasie SP-48. Pan Maciej Chrust, proszony. Wyróżnienie dla Konrada Zielińskiego za model King Tiger w klasie PGP 72-48 junior. Gratuluję. Wyróżnienie dla Macieja Kurka za model T34-85. Serdecznie gratuluję. Następnie wyróżnienie dla Konrada Zielińskiego za model ISU 122. Gratulacje. Wyróżnienie dla Ady Zielińskiej za model Kozacy. Wyróżnienie dla Szymona Kołodziejskiego za model Szopka w klasie DK Junior. Wyróżnienie dla Asi Nóżki za model... Nagrody przekazane przez pana Marcina Kalbarczyka z zaprzyjaźnionej warszawskiej fiesty modelarskiej. Chcieliśmy rozdać tak. Pan Michał Kurek. Prosimy pana Michała Kurka. Pan Maciej Kurek. Pan Maciej Krus. I jeszcze nagrody specjalne od pana Dariusza Sommerfielda. Sponsora, tak? To nie jest sponsor, ale bardzo... Nowej firmy modelarskiej, która produkuje farby. To jest polska firma, która się nazywa Hataka. I tak, zapraszamy pana Kubę Papieskiego. Macieja Kurka. Adę Zielińską. W pierwszej kolejności chciałabym wręczyć nagrodę publiczności za model kartonowy dla Franciszka i Tadeusza Górasów za model świętej Bazyliki Świętego Piotra. I tutaj mam taka drobna nagroda. Super. W następnej kolejności nagrodę przy publiczności za model plastikowy otrzymuje pan Dariusz Jędrzejczyk za model Stalingrad. Poproszę pana Dariusza Jędrzejczyka, brawo. Zarządu Grand Prix publiczności zostanie wręczony panu Tomaszowi Guza za model Miss Chiny.
zdjęcia. Może być. No, trochę. Dziękujemy bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.